To, że Kraszewice kochają koszykówkę, wiadome jest nie od dziś. Po raz kolejny udowodniono to w ostatni weekend lata, 21-22 września, w tutejszej hali sportowej. Z racji tej, że w zeszłym roku zawodnicy KS Play Basket Kraszewice osiągnęli historyczny triumf w Radomiu w postaci zwycięstwa w Mistrzostwach Polski Amatorów, w tym roku to im przypadła zaszczytna rola pełnienia gospodarza turnieju. Oczywiście klub, mogący liczyć na wsparcie wielu osób, spisał się na medal, również i ten w klasyfikacji końcowej. Drużyny, które przyjechały do Kraszewic wcześniej, musiały przejść cykl eliminacji w różnych częściach kraju. I tak zakwalifikowali się m.in. reprezentanci z Sopotu, Włocławka, Radomia, Piotrkowa, Trybunalskiego. Nie zabrakło również tych bliższych, na przykład ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego. 6 zespołów podzielono na 2 grupy, w których rywalizowały zespoły systemem każdy z każdym. Tak więc pierwszego dnia kibice oglądali zmagania w fazie grupowej, a w niedzielę zaś finałowej. Rywalizacja była zacięta, a poziom sportowy? Poziom jest bardzo wysoki. Tutaj poziom nawet ligowy, gdzieś na takim średnim poziomie drugiej ligi już nawet, albo nawet bijący się gdzieś o awans. Gospodarze przystąpili do turnieju bardzo zmotywowani obroną tytułu. Jesteśmy szczęśliwi, że awansowaliśmy do finału, tym bardziej, że wczoraj przeszliśmy bardzo ciężkie boje w meczach grupowych. Najpierw przegraliśmy z Włocławkiem, a potem w meczu o życie walczyliśmy do samego do ostatnich sekund. Jednym punktem udało nam się wygrać z Trzeszonami z Ostrowa Wielkopolskiego. Tym samym awansowaliśmy dzisiaj do półfinału. Gospodarze nie byli zbyt gościnni i po wyrównanej grze pokonali w półfinale rywali z Sopotu 70-86, co dało im szansę na grę w finale. W opinii jednego z najlepszych zawodników turnieju, Kacpra Wydry z drużyny Kondytrans Radom, to gospodarze byli faworytami turnieju. Myślę, że na swoim terenie są w stanie, aby zdobyć mistrzostwo. Jak wam poszło? No, zagramy w meczu o trzecie miejsce, niestety w półfinale. Przez 3/4 walczyliśmy, w czwartej trochę zabrakło sił, ale myślę, że jeszcze o trzecie miejsce nie oddamy broni i powalczymy. Koszykarze z KS Play Basket odliczali już do startu decydującego meczu, w którym zagrać mieli z silną ekipą z Włocławka. No, będzie to na pewno trudne wyzwanie dla naszej drużyny, no ale jeżeli zagramy swoją koszykówkę na wysokim poziomie skutecznie, no to myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o mistrza i obronę tytułu mistrzowskiego. Umiejętności sportowe kraszewickich koszykarzy porównywane są z poziomem zespołów występujących w drugiej lub trzeciej lidze. Dlaczego więc nie spróbują zgłosić swojego zespołu do udziału w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki? Wiąże się to przede wszystkim z kosztami organizacją. Prowadzimy szkolenie, głównie nastawiamy się na szkolenie dzieci, dziewczynek, dziewcząt w koszykówce i no, brakuje rąk do pracy trenerów, no to powoli nam się wszystko rozrasta w klubie. No ale no, fajnie byłoby spróbować tych sił takiej zawodowej koszykówce. Natomiast no, raz, że finanse, trzeba było szukać porządnych sponsorów, bo większe wsparcie z gminy musiało też by być. No i ogólnie logistycznie, organizacyjnie, no każdy z chłopaków gdzieś tam pracuje, ma swoje życie, ciężko byłoby regularnie zebrać ich i po całej Wielkopolsce jeździć, bo to by była wtedy trzecia liga wielkopolska na przykład, tak? Byśmy musieli zacząć. Trzony zespołu Play Basket z Kraszewic stanowią koszykarze z Kraszewic i okolic, a także z Brzezin i Ostrowa Wielkopolskiego. Epizodycznie są zawodnicy, którzy grali na poziomie drugiej, trzeciej ligi, ale bez jakichś takich większych sukcesów. Natomiast tak jak mówię, tutaj tworzymy to wszyscy razem i spokojnie byśmy sobie poradzili w trzeciej lidze, a może gdzieś nawet powalczyli o drugą. W wielkim finale WLK Włocławek zdominowała miejscowych, wygrywając 96-65. Drużyna z miasta aktualnego mistrza Polski Energa Basket Ligi, Anwilu Włocławek, nie dała najmniejszych szans i wygrała zdecydowanie 96-65. W zespole gospodarzy zawiodła przede wszystkim skuteczność rzutów. W małym finale KS Kondytrans Radom pokonał środowiskową Basket Ligę z Sopotu 99-92, a w meczu o piąte miejsce Szerszony Kaspro Ostrów Wielkopolski wygrały z Gangiem Gawrona z Piotrkowa Trybunalskiego 74-71. Puchary wręczał wójt Kraszewic Konrad Kuświk, Marcin Kotowski z Polskiej Amatorskiej Basket Ligi. Wszyscy, którzy w ten weekend oddali się koszykarskim emocjom, już teraz z niecierpliwością czekają na kolejne, tak wielkie, udane wydarzenie.